Cześć, witajcie. Dzisiaj szybkie, statyczne porównanie Opel Grandland Polift Astra 5 generacji Polift. Zapraszam. Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego Astra 5 generacji, a nie 6? Raz, że nie mam akurat 6 dostępnej, a dwa, że no jednak Grandland pojawił się w roku 2017 i on jest, myślę, bardziej spokrewniony z Astrą 5 generacji, aniżeli nawet Polift Grandlanda z 6 generacji. Co prawda Opel Visor w Grandlandzie po lifcie występuje i występuje w Astrze 6, ale myślę, że technicznie jednak bliżej mu do Astry 5 po lift. Przewożąc duże przedmioty, zastanów się, czy bardziej preferujesz SUV-a, czy bardziej preferujesz zwykłe kombi. Tak prezentuje się kufer dla przypomnienia w SUV-ie, czyli Grandland 514 litrów, półka i pod półką jeszcze przestrzeń bagażowa. I przejdźmy od razu do Astry. Co można zauważyć? To można od razu zauważyć niżej poprowadzoną krawędź załadunku. To chyba oczywiste, SUV jest wyższy, no, normalne kombi jest niższe, do tego niżej poprowadzona krawędź załadunku. Ten kufer jest wyraźnie dłuższy, 540 litrów pojemności, optycznie wydaje się dużo dłuższy. No wiadomo, że tamten w Grandlandzie jest głębszy. Co tu jeszcze? Tutaj jeszcze miejsce na koło zapasowe również, tu jak widać gaśnica, trójkąt, podstawowe elementy. Też tu nie jest miękko wyściełane jak i tam. I sporych rozmiarów jest ta tutaj przestrzeń dostępna. I jeszcze raz szybki rzut okiem pod maskę. Wszyscy ci, którzy widzieli odcinek o Grandlandzie, to doskonale wiedzą, że tu jest 1,2, 130 koni z dużą ilością miejsca pod maską. Dla wszystkich fanów motoryzacji to dobra informacja. I już przechodźmy do Astry 5 generacji. Tu jest 1,5 turbo, 145 koni, jak widzicie. I jak na 1.5 wygląda na niewiele większy od 1.2. Dosyć dobry dostęp do wszystkich elementów tu rozmieszczonych, no ale oczywiście znacznie mniej miejsca aniżeli w Grandlandzie. Tamta komora silnika jest większa. Wspomniałem, że pod maską tej Astry silnik 1.5 145. Przepraszam, pomyliłem się. 1.4 145 koni oczywiście. Tak prezentują się linie boczne Grandland 4.47 długości, zanim Astra, wiadomo, dużo niższa. Klasyczne kombi, a nie SUV. Długość to 4,70, dokładnie 22,5 cm. Z tego co pamiętam, Grandland jest krótszy aniżeli Astra, ale ma rozstaw osi mocno zbliżony, a dokładnie chyba 13 mm dłuższy aniżeli Astra. A dokładny wymiar rozstawu osi to 2675 mm. I dla przypomnienia, wnętrze Grandlanda, wygodna pozycja za kierownicą. Przeciętne materiały deski rozdzielczej, dużo piano bleku w polifcie, wirtualne zegary. Podstawowa wersja, to co mówiłem w filmie, przypomnę dzisiaj, próżno tu szukać nawet kamery cofania. Sporo udogodnień jest, na szczęście Android Auto CarPlay tutaj się znajdują. Jest też sporo piano bleku, którego nie lubię. Klima automatyczna, dwustrefowa, komputer pokładowy o dosyć mnogiej ilości funkcji. Ale to, co lubię, nie ma kamery cofania, mi to mocno ułatwia życie. Po prostu przyzwyczaiłem się do tego, to w tej wersji nie ma. No i od razu analogicznie tak to wygląda w Astrze. Kierownica mocno podobna, przy czym tam płaska, a tutaj nie. Materiały deski rozdzielczej, pomimo tego, że to jest również w miarę podstawowa wersja i próżno tu szukać kamery cofania, której lubię, nawet klima tu jest manualna, spójrzcie, a nie automatyczna. To jak na tak młody samochód już chyba rzadkość. To jest mi tu odpowiednio wygodnie, ale tamta przestrzeń, jak to w SUV-ie, znacznie większa. Zresztą dla mnie, nie jestem zwolennikiem SUV-ów, ale jeśli chodzi o wygodę jazdy do kręgosłupu, a mnie mój kręgosłup już często boli, i jak chodzi o takie poczucie przestrzeni, no to w takich normalnych samochodach ta klaustrofobia dla mnie znacznie większa aniżeli w SUV-ach, co chyba oczywiste. No i szybciutko, Grandland z tyłu, no przestrzeń ogromna, to chyba każdy widzi. Jeszcze raz przepraszam za tą czapkę, ale ci potwornie zimno. Tu każdy poczuje się wygodnie, każdy z czterech osób na pokładzie tego samochodu. No i analogicznie ilość miejsca z tyłu w Astrze. Znów spójrzcie, prawy fotel maksymalnie odsunięty do tyłu. Ponownie to wina Bartka, tak na marginesie. On lubi zawsze mieć maksymalnie wysunięty fotel do tyłu. Zresztą ułatwia mu to filmowanie. Nie mogę narzekać absolutnie na brak miejsca. Wręcz przeciwnie, jest go tutaj całkiem dużo. Na wysokości głowy również zapas, ale ogólne poczucie przestrzeni, to co mówiłem siedząc w Grandlandzie, tam jest tej przestrzeni po prostu znacznie większej. To jest zaleta SUV-ów. I tak prezentuje się tapicerka podstawowej odmiany Grandlanda po lifcie. Spójrzcie, pod jakim kątem się otwierają drzwi kierowcy, pod jakim kątem otwierają się drzwi pasażera. Jeśli chodzi o podstawowe wersje, to jest tu generalnie plastik i taka ekoskóra. Nie należy ona do miękkich, z takim tutaj, powiedzmy, dekorem w kolorze karoserii. Z tyłu materiały
identyczne niemalże jak z przodu, przy czym tu jest znacznie większa kieszeń w drzwiach aniżeli z przodu, w większości samochodów jest na odwrót i ten dekor też tu się znajduje. I od razu wnętrze Astry Piątki bezpośrednio po Grandlandzie. Spójrzcie, jak prezentuje się tapicerka w podstawowej wersji Astry. Wiem, że lubicie takie bezpośrednie, szybkie porównania, jak coś można obejrzeć od razu jedno obok drugiego. Tak też dzisiaj znów robimy. Spójrzcie na boczek drzwi. Tu góra dla mnie jest nieco bardziej miękka aniżeli w Grandlandzie. Tu jest tkanina, tu już plastik, tu kieszeń w drzwiach kierowcy jest głębsza aniżeli tam w drzwiach kierowcy. No i co ciekawe, tu oczywiście normalna osobówka, więc nie ma tego plastiku i nie ma tutaj żadnej osłony zasłaniającej próg. I od razu drzwi z tyłu. Nieco bardziej twardo aniżeli z przodu w Astrze. W Grandlandzie było to na równym poziomie. Tutaj tkanina, tu kieszeń w drzwiach mniejsza. Jak w większości samochodów z przodu mniejsza, z tyłu większa. W Grandlandzie to było inaczej. Pod takim kątem otwierają się drzwi. No i to by było mniej więcej na tyle. Teraz proszę napisz w komentarzu, czy preferujesz kombi rodzinne, czy małe rodzinne SUVy. Małe, bo wiadomo, że Grandland jest samochodem dużym, przestronnym, ale jeśli chodzi ogólnie o SUVy, no to jest małe. Nie porównujmy go na przykład z Q7. Inna grupa docelowa. Design, rzecz gustu. Myślę, że Opel Visor z przodu prezentuje się nowocześniej niż Astra, czy ładniej, nie wiem, na pewno nowocześniej. Z tyłu design porównywalny tych samochodów dla mnie. Także palenie albo zdrowie, napisz co lubisz. Czy lubisz kombi, czy lubisz SUVa. Dziękuję i do następnego. Cześć.